Co to jest mgła? Mgła to chmura, która spadła nam na głowę. To w największym skrócie. Woda w przyrodzie występuje w trzech stanach skupienia. W stanie stałym to lód, w stanie ciekłym to ta woda, która płynie nam z kranu i w stanie gazowym, czyli w parze wodnej. Pary wodnej nie widać. Chmury to nie para wodna, tylko maleńkie kropelki wody podtrzymywane przez ciepłe i wilgotne powietrze, które ogrzewa się od powierzchni Ziemi i wędruje do góry. Wędruje tak długo, aż natrafi na zimne warstwy powietrza i w tych zimnych warstwach para wodna się skrapla. Chmury to ogromne zbiorowisko maleńkich kropelek wody. Czasami zdarza się jednak, że takie skroplenie następuje nie wysoko nad naszymi głowami, tylko tuż przy powierzchni Ziemi. Mgły najczęściej występują jesienią. Wtedy powietrze nagrzewa się w ciągu dnia, ale noce są już zimne i zawarta w powietrzu para wodna skrapla się. Dlatego właśnie najłatwiej mgły spotkać w nocy albo nad ranem. Gdy słońce wzejdzie wysoko, temperatura wzrasta, a wtedy maleńkie kropelki wody wyparują i mgła znika.